Witajcie kochani w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się kostką szczególną, od której wszystko się zaczęło. Mowa oczywiście o klasycznej kostce 3x3, która już od kilkudziesięciu lat rozkochuje w sobie ludzi na całym świecie. Genialna w swojej prostocie, skrywa jednak ponad 43 tryliony możliwych kombinacji. Dla jednych jest symbolem matematyki oraz geniuszu, a inni widzą w niej źródło sportowej rywalizacji i świetnej zabawy. Ja jestem Ruby Trener i dzisiaj nauczę Was, jak taką kostkę rozwiązać. Do dzieła! Zanim jednak zaczniemy, chciałbym podkreślić, że sposób, w jaki będę Was uczył, będzie całkowicie odbiegał od innych klasycznych poradników układania kostki Rubika. Odłożymy na bok trudne schematy i algorytmy, a wykorzystamy jeden z naszych największych skarbów, czyli siłę Waszej wyobraźni. Podzielimy sobie całość ułożenia na 8 prostych kroków, w których poznacie różnych bohaterów z różnymi cechami, umiejętnościami, dzięki czemu układanie kostki będzie dużo ciekawsze, a co najważniejsze, będzie dobrą zabawą. Dlatego teraz dość gadania i pora poznać bohaterów, których zobaczymy w pierwszych krokach układania. Będą to myszy i koty. A co mają te zwierzaki wspólnego z układaniem kostki Rubika? Przekonajcie się sami. Do dzieła! Na początku musimy zadać sobie pytanie, które z pozoru może być mało związane z kostką, ale będzie bardzo potrzebne, a mianowicie, co lubią jeść myszy? Myślę, że większości z Was do głowy przychodzi ser. Tak jest. A jaki kolor ma ser? Oczywiście żółty. Musimy znaleźć ser na naszej kostce, a będzie nim żółty środek. Ja tutaj widzę na przykład środek biały, widzę środek czerwony, środek zielony. Żółty jest, jest środkowy element żółty i to jest jedyny możliwy na naszej kostce ser. Zobaczcie sami. Skoro wiemy, który element nazywamy serem, pora znaleźć myszy. Myszy będą to cztery identyczne klocki, które będziemy ustawiać wokół sera. Ciekaw jestem, czy zgadniecie, który kolor mam na myśli. Oczywiście chodzi o kolor biały, tak jest. Cztery klocki, które stoją wokół naszego sera, dotykają go, widzicie, że przylegają do naszego żółtego środka, to są myszy. Białe pyszczki mają nasze myszy, ale mają również kolorowe brzuchy. Ta myszka ma brzuszek zielony, a ta oczywiście niebieski. Jak widzicie, z drugiej strony mamy brzuszek pomarańczowy i czerwony. I to są właśnie nasze dwukolorowe klocki zwane myszami. Zobaczcie. Ostatnimi bohaterami, których musimy poznać, zanim zaczniemy układanie, będą koty. Koty są to, moi drodzy, białe narożniki. Szukamy białych narożników. Jest, zobaczcie, mamy cztery ładnie narożniki. Koty, podobnie jak myszy, mają białe buzie, białe pyszczki, ale myszki miały jeden brzuszek, a kot ma zawsze dwa. Zobaczcie, że na każdym takim białym narożniku mamy dwie dodatkowe naklejki. I te właśnie naklejki to będą brzuszki naszego kota. Każdy kot ma inne brzuszki, inne kolory tych naklejek i tak właśnie wyglądają cztery koty. Zobaczcie. Korzystając z tej wiedzy, powiedzcie mi teraz, ile kotów i ile myszy znajduje się na tej ścianie. No, oczywiście białe elementy. Możecie zatrzymać na chwilę film, zastanowić się i odpowiedzcie na pytanie, ile myszy, ile kotów jest tutaj. Oczywiście mamy tutaj dwie myszy, które dotykają środka i jeden biały narożnik, czyli jednego kota. Taka jest prawidłowa odpowiedź. No to teraz jeszcze jedno ćwiczenie. Ile kotów i ile myszy znajduje się na tej ściance? Proszę bardzo, czas dla Was. Oczywiście mamy tutaj raz, dwa, trzy białe narożniki, czyli trzy koty oraz dwie myszy, które znajdują się obok środka, dotykają tego środka. Całkiem sporo tej teorii, ale zaufajcie mi, bardzo nam się to wszystko przyda. Skoro już wiecie, jak wyglądają myszy i koty, teraz pora dowiedzieć się, jak się poruszają i jakie jest nasze pierwsze zadanie. W pierwszym kroku będziemy musieli przyprowadzić wszystkie myszy do sera, czyli wszystkie białe krawędzie wokół żółtego środka. Do dzieła!
Każde ułożenie będziemy zaczynali od znalezienia żółtego środka, czyli naszego żółtego sera. Jest on w tym miejscu i trzeba kostkę ustawić w taki sposób, aby żółty środek był na górnej ściance. Teraz do końca etapu będziemy trzymali kostkę właśnie w ten sposób, żeby żółty był na górze. Następnie musimy znaleźć pierwszą myszkę. No dobra, w takim razie czy to jest mysz? Oczywiście, że nie, ponieważ ma dwa brzuchy i jest to narożnik. A na białe narożniki to co to jest? Oczywiście koty. Ale już tutaj jak najbardziej mamy mysz. Mamy jeden brzuszek, tak jak miały mysze. No i ta biała ścianka dotyka środka. Mamy 100% pewności, że to jest mysz. Musimy tę mysz ustawić przed sobą. Całą kostkę przekręcamy w ten sposób, żeby widzieć naszą myszkę na przedniej ścianie. Te myszki mogą być w wielu różnych pozycjach. Omówimy sobie wszystkie po kolei w tym materiale. Niczym się nie martwcie, ale mam do Was jedną gorącą prośbę. Odłóżcie na razie swoje kostki, wysłuchajcie tych kilku minut materiałów, a dużo łatwiej będzie Wam potem to wszystko zrozumieć. A teraz zaczynamy od najprostszych do najtrudniejszych przypadków. Kiedy już widzę naszą myszkę na przedniej ściance, musi ona najpierw dostać się na tak zwaną trampolinę. Trampolina zawsze będzie po prawej stronie naszej przedniej ścianki, tak? Tu w tym miejscu. I nie chodzi mi o ten żółty kolor, tylko o to miejsce na kostce, tak? Czyli jeżeli na przykład przekręcę teraz tą ściankę, to dalej trampolina jest w tym miejscu. No dobrze, w takim razie musimy teraz wykombinować tak, żeby nasza mysz dostała się na trampolinę. Musimy użyć kierownicy. Przednia ściana będzie właśnie kierownicą. I używamy kierownicy, aby nasza mysz trafiła na trampolinę. No i zobaczcie, jest myszka po prawej stronie, jest na trampolinie, a co się robi na trampolinie? Oczywiście skacze. W takim razie podskakuje do góry nasza mysz i już jest obok sera. Pierwsza mysz rozwiązana. No dobrze, lecimy dalej. Pierwsza mysz jest już na miejscu. Szukamy następnej białej myszki. Zawsze starajcie się szukać jej przed sobą i jeżeli takiej myszki nie ma, to nie wpadamy w panikę, nie zaczynamy kręcić całą kostką, bo się po prostu zgubicie, tylko delikatnie trzymając żółty środek na górze, przekręcamy sobie kostkę raz w bok. No i zobaczcie, mamy kolejną mysz i wracamy do zasad omówionych przed chwilą. No i proszę bardzo, hop! Nasza mysz wskoczyła na trampolinę i może śmiało z tej trampoliny wskakiwać do sera, tak samo jak wcześniejsza. Gotowe. Dwie myszy mamy zrobione. No dobrze, lecimy dalej. Dwie myszy już są zrobione i sprawdzamy tę samą ścianę. Czy tu jest jakaś mysz? Mamy biały klocek, ale co to jest? To jest biały narożnik z dwoma brzuchami, czyli kot. Koty w ogóle nas w tym kroku nie interesują, po prostu pomijamy je, tak? Zatem przekręcamy całą kostkę i zobaczcie, na tej ścianie mamy aż dwie myszki. Akurat tak się złożyło na mojej kostce i możemy działać dalej. Pierwsza mysz jest już na trampolinie, zatem co pozostaje zrobić? Skoczyć do góry. Tylko zaraz, czy ja teraz mogę skoczyć? No właśnie, jeżeli teraz wskoczymy do góry, to strącimy tą myszkę, która już tutaj sobie siedziała. Aby tego uniknąć, poznamy kolejny ruch, jaki będziemy nazywali słoikiem. Dlaczego słoikiem? No jak się odkręca słoik? Oczywiście wieczko na górze odkręcacie, tak? Więc trzymając kostkę w ten sposób, hop, słoik odkręcony. I czy teraz zrobiło się miejsce dla naszej myszy? Oczywiście i teraz może sobie spokojnie tutaj wskakiwać. Mamy już trzy myszy na miejscu. No dobra, w takim razie nasza mysz znowu musi trafić na trampolinę. Używamy przedniej ścianki, tylko tym razem w przeciwną stronę, ale myślę, że to będzie dla Was bardzo proste. Jest już mysz na trampolinie, chce wskoczyć, ale jest zajęte. A jak jest zajęte, to czego używamy? Oczywiście słoika. Odkręcamy górną ściankę. Hop. Odkręcone i już możemy wskakiwać. I jeszcze raz podkreślę teraz, bo moi uczniowie często mnie o to pytają, ale proszę pana, tutaj przecież jest biały róg i on mi się zepsuje, a tutaj też jest biały róg, który wskoczy razem ze mną. Koty w ogóle nas nie interesują i czy one wskoczą na górę, czy się zepsują, to jest zupełnie bez znaczenia. Nas obchodzi tylko ta ostatnia myszka i mamy włożyć ją na górę. I w ten sposób wszystkie cztery myszy trafiły tutaj. Mamy przy okazji jednego kota, ale w niczym on nam nie przeszkadza. Krok pierwszy gotowy. Zobaczmy jeszcze ostatni przypadek, w jakim może znaleźć się nasza myszka. Zobaczcie, trzy już są na miejscu, szukamy tej czwartej. No dobra, zaczynamy oczywiście od przedniej ściany. Czy tutaj jest mysz? Oczywiście nie, mamy dwa narożniki, to są koty. Obracamy. Czy tu jest mysz? Znowu kot. To może tutaj. Tutaj też jest kot.
To może tu? Nie ma. Cztery ściany już obejrzeliśmy. Zobaczcie, nigdzie nie ma naszej ostatniej myszy, a przecież jej brakuje. Gdzie ona jest? Myślę, że już się domyślacie. Oczywiście jest na dole. Tak jest, mamy tutaj ostatnią zagubioną mysz. Ona jest teraz w piwnicy. Na dole naszej kostki będzie piwnica. I co ważne, ta myszka w tej piwnicy, zobaczcie, może sobie śmigać, może sobie biegać, kręcić się dookoła i nic na górze nam się nie psuje. To bardzo ważne. I żeby ta myszka mogła z dołu trafić w to miejsce, to musi w tej piwnicy stanąć dokładnie pod tą dziurą, czyli tu. Tu w tym miejscu, zobaczcie, czy tu jest białe teraz, czy nasza mysz tutaj stoi? Oczywiście nie, więc musimy tak przekręcić piwnicą, żeby ta myszka trafiła w to miejsce, tak? Dokładnie pod tą dziurą. Zobaczmy, kręcimy piwnicą, hop, jest nasza biała mysz pod dziurą? Jest. I jeżeli już uda wam się coś takiego zrobić, to naszą kierownicą skręcamy dwukrotnie. Raz, dwa. I to jest ostatnia sytuacja, która będzie wam potrzebna, żeby spokojnie z takim krzyżem sobie poradzić. Teraz wasza kolej. Łapcie swoje kostki i ustawcie wszystkie białe myszy wokół żółtego sera. Wbrew pozorom nie jest to wcale taki prosty krok, ale jestem przekonany, że przy odrobinie cierpliwości i ewentualnym powtórzeniu materiału, który przed chwilą omówiliśmy, spokojnie dacie radę i złożonym pierwszym etapem widzimy się po przerwie. Jestem przekonany, że zdecydowana większość z was już spokojnie radzi sobie z tym krokiem, ale na wszelki wypadek pokażę wam jeszcze dwie wskazówki, które uchronią was przed ewentualnymi błędami i ułatwią nieco układanie. Zobaczcie, jak wyglądają. Dość często zdarza się sytuacja, w której po odszukaniu naszej myszki, kiedy chcemy ją tutaj zaprowadzić na trampolinę, zobaczcie, używam przedniej ścianki i co się dzieje złego, co nam nie pasuje? Oczywiście psuje nam się ułożona już wyżej myszka. Może się tak zdarzyć. Natomiast nie martwcie się, bardzo często uczniowie wpadają tutaj w panikę, a wystarczy po prostu pamiętać o tym, że ta myszka nam się na chwilę zepsuje. Zobaczcie, idziemy na trampolinę. Z trampoliny myszka wskakuje na górę, a my musimy po prostu cofnąć naszą zepsutą mysz. I nic złego więcej się tutaj nie dzieje. A drugim bardzo przydatnym skrótem jest wykorzystanie lewej trampoliny. Zobaczcie, brakuje nam tutaj jednej myszy. O, znalazłem ją na tej ścianie, jest myszka. I zobaczcie, czy naprawdę trzeba teraz wszystko przestawiać na prawą stronę? Czy stąd nie da się wskoczyć do góry? Oczywiście, że się da i tak właśnie poznajemy lewą trampolinę. I jak najbardziej z tego miejsca możemy również wskoczyć do góry. Pamiętajcie o tym i teraz wiecie już wszystko, co jest potrzebne do ułożenia krzyża. Cały materiał pierwszego kroku za nami, trzeba było się tutaj nieźle nakombinować, a skoro o kombinacjach mowa, to myślę, że pamiętacie ze wstępu, że jedną kostkę Rubika można wymieszać na ponad 43 tryliony możliwych kombinacji. Tylko pytanie, czy zdajecie sobie sprawę, jak duża jest to liczba? Myślę, że nie, dlatego teraz wyobraźmy sobie, że przyniósłbym tutaj 43 tryliony kostek i ułożył z nich taki wielki chodnik. Mam tutaj cztery kostki, zobaczcie, jak je połączę ze sobą, to powstaje nam taki kwadracik o szerokości kilkunastu centymetrów. Gdyby było tych kostek 100, no to już byłoby ponad 60 centymetrów. No i właśnie, teraz pytanie, jak szeroki byłby ten kwadrat z 43 trylionów kostek? Otóż, moi drodzy, powierzchnia tych wszystkich kostek zakryłaby całą naszą planetę. A co ciekawe, nie byłaby to jedna warstwa, ale aż 275 warstw, co dałoby wysokość 7 metrów kostek Rubika wokół całej naszej planety. Na szczęście nie musimy uczyć się na pamięć tych wszystkich kombinacji, gdyż byłoby to niemożliwe. Wystarczy, że poznamy wszystkich bohaterów oraz zasady, jakimi się kierują w poszczególnych krokach i na pewno ułożymy całą kostkę Rubika. Przechodzimy zatem do dużo prostszego kroku drugiego, w którym wszystkie nasze cztery myszy najadły się już sera potąd i uciekają teraz do piwnicy. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak zapewne pamiętacie, nasze cztery myszy, poza białymi buziami, mają również kolorowe brzuszki. Brzuszek naszej myszki musi zostać dopasowany do właściwego środka, zanim myszka zejdzie na dół. Będą to drzwiczki do piwnicy. Jeżeli myszka ma zielony brzuch, musi znaleźć zielone drzwi, czyli te nie pasują do niej. Idziemy dalej. Pomarańczowe też średnio tutaj pasują, zatem przechodzimy tutaj i w tym momencie ładnie nam się te drzwi dopasowały i dopiero teraz można położyć na nich rękę, ewentualnie złapać tą ściankę i dwie kierownice na dół. Raz, dwa.
I dopiero teraz zabieramy się za kolejną. Zobaczcie, widzę mysz z niebieskim brzuchem, więc idę na niebieski środek. Hop, pasuje, pasuje, drzwi właściwe znalezione i łapiemy te drzwi. Możemy położyć rękę i obracamy. Hop, dwa razy, dwie myszki są już na miejscu, lecimy do następnej. Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze pomarańczowo-białą. No to lecimy. Czerwony nie. Pomarańczowa złapała pomarańczową i schodzi na dół. Raz, dwa, kolejna mysz na miejscu. Szukamy następnej. Jest, została nam biało-czerwona. Zatem, o, mamy czerwony środek. Przechodzimy na ten środek i tą ścianką dwa razy. Raz, dwa. Myszka trafi na dół i mamy ładnie zrobiony krzyż biały oraz podomykane drzwiczki. Tak wygląda krok drugi. Jak widzicie, krok drugi był zdecydowanie łatwiejszym etapem. Myślę, że jest to w ogóle najłatwiejszy krok układania całej kostki, dlatego teraz zachęcam Was do pomieszania kostki i ułożenia obu kroków jednocześnie. Najpierw myszy do sera, potem myszy do piwnicy i z ułożonym drugim etapem widzimy się po przerwie. Skoro wszystkie myszy uciekły nam do piwnicy, teraz na polowanie wychodzą koty, czyli białe narożniki. Myślę, że doskonale je pamiętacie i właśnie nimi zajmiemy się w tym kroku. Po prawidłowym ułożeniu tego etapu będziemy mieli ułożony cały biały kolor oraz dookoła ten jeden pasek, całą dolną warstwę. Jest to zarazem jeden z trudniejszych kroków układania, ale pamiętajcie, wystarczy układać spokojnie, bez pośpiechu i uważnie słuchajcie tego, co mówię. Lecimy! Wszystkie cztery myszy są bezpieczne w piwnicy wokół swojej mamy. Ustawiamy kostkę białym krzyżem do dołu i teraz zajmiemy się białymi narożnikami, czyli kotami, tak jest. Teraz na górnej warstwie, na tej co się rusza, szukamy białych rogów. Oczywiście widzę tutaj jeden biały narożnik oraz tu jest jeszcze jeden. Koty mogą mieć białe pyszczki skierowane w różne strony. Może być pyszczek z przodu lub na górze. Zajmiemy się najpierw kotami, które mają pyszczki przed nami. No dobrze, moi drodzy, niezależnie od tego, jakiego kota traficie, o jakich kolorach, trzeba wykonać trzy bardzo ważne czynności, zawsze te same. Pierwsza rzecz, musimy sprawdzić, jakie brzuchy ma kot. No to, moi drodzy, jakie tu są kolory? Oczywiście jest to pomarańczowy i niebieski. Drugą rzeczą jest znalezienie właściwych drzwi dla tego kota. Mowa oczywiście o drzwi, które zamykały za sobą myszy. Tutaj białe myszy zamykały drzwi. No i musimy znaleźć dla tego kota dokładnie drzwi o takich właśnie kolorach. Zatem niebieskie i pomarańczowe. Znajdźmy najpierw i dotknijmy palcami niebieskich i pomarańczowych drzwi. Widzę niebieskie. Gdzie tu są pomarańczowe? Tu czerwone, nas nie interesuje. Jest niebieski, a z tej strony jest pomarańczowy. Super, mamy nasze drzwi i teraz ten kot o takich brzuszkach musi stanąć przy tych drzwiach. Musimy ustawić ten narożnik nad tym właśnie miejscem. Wystarczy użyć do tego górnej ścianki, zatem nasz kot przesuwa się i zobaczcie, mamy pomarańczowe i niebieskie drzwi i kota nad nimi. Super, ustawione jest dobrze. I trzecia rzecz, jaką trzeba sprawdzić, to gdzie jest jego pyszczek. Jeżeli pyszczek jest z przodu, to musimy ustawić kostkę tak, aby patrzył na Was. O, to jest prawidłowy chwyt trzymania kostki, kiedy kot patrzy na nas. No dobrze, jak teraz tego kota ułożyć? Moi drodzy, myślę, że duża część z Was w dzieciństwie zdarzyło Wam się zapukać czasami do kogoś do domu, albo zadzwonić i uciec, taki kawał zrobić. No mi się tak czasami zdarzyło, moim kolegom również i tak właśnie zrobi nasz kot. Dlaczego? Dlatego, że no nie może zawołać naszych myszek, ej, chodźcie, zjem was. No żadna myszka na takie zawołanie by nie wyszła. Ale już jak użyjemy podstępu, będzie dużo łatwiej. Jeżeli nasz kot znajduje się teraz, zobaczcie, po lewej stronie naszej kostki, to ten kot zapuka w lewe drzwi, obok siebie. Puk, puk, puk i kot ucieka od tych drzwi w przeciwną stronę, tak? Schował nam się w tym miejscu i teraz kto usłyszał pukanie? Naturalnie myszka i właśnie tą lewą ścianą łapiemy ją i nasza myszka wychodzi do przodu z tej właśnie ściany. Jest myszka? Jest. I ona się pyta, kto mi tu puka? Halo? I wtedy kot wyskakuje, wraca na dobre miejsce, łapie naszą myszkę, zobaczcie, złapana i wskakuje z nią na dół do piwnicy. Czy kot trafił na swoje miejsce?
Tak jest, kolory ładnie nam pasują, biały, pomarańczowy, niebieski. Pierwszy kot zrobiony. No dobrze, szukamy następnego kota. Jest, jest biały kot i znowu wykonujemy trzy umówione czynności. Sprawdzamy brzuchy, czerwony, niebieski, super. Dalej, szukamy drzwi czerwono-niebieskich. No dobrze, gdzie są czerwone? Jest, niebieskie są tu, bardzo fajnie, mamy już te drzwi. Więc nasz kot musi między tymi drzwiami stanąć. Jest, jest tutaj przy tych drzwiach. No dobrze, i jeżeli kot patrzy na nas, jeżeli brzuszek jest z przodu, musimy ustawić go tak, aby biała naklejka była przed nami. Mamy teraz dokładnie taką samą sytuację jak wcześniej, zatem kot jest, zobaczcie, po lewej stronie, to bardzo ważne, tak? Więc pukamy w lewe drzwi. Puk, puk, puk. Kot ucieka od tych drzwi, z lewych drzwi wychodzi mysz, kot ją łapie i wpada do piwnicy. No i zobaczcie, kolejny kot na miejscu. No, ciekaw jestem, jak poradzicie sobie z kolejnym kotem. Jest biało-pomarańczowo-zielony, takie ma kolory brzuchów. Dalej, szukamy drzwi dla niego. Zielony jest, pomarańczowy również, zatem podsuwamy naszego biało-pomarańczowo-zielonego kota w to miejsce. No i gdzie jest jego pyszczek? Z przodu czy na górze? Oczywiście z przodu i musimy ustawić go do siebie. No i myślę, że już widzicie, że jest to nieco inna sytuacja niż przed chwilą mówiliśmy, ponieważ kot jest z prawej strony. Ale myślę, że nie będziemy mieli z tym żadnego problemu. Jeżeli kot jest po prawej, to po prostu puka w prawe drzwi, moi drodzy. Puk, puk, puk. I teraz gdzie ucieka kot? Oczywiście w drugą stronę. Teraz ucieka w lewo. Z tej strony, z prawych drzwi wychodzi mysz. Jest nasza biała myszka tutaj. Kot ją oczywiście łapie i wpadają do piwnicy. Zrobione, kolejny kot na miejscu. No dobrze, został nam ostatni, czwarty kot, czwarty brakujący klocek biały. Jest tutaj. No dobra, zobaczmy te same czynności. Jakie brzuchy są? Czerwony i zielony. Szukamy czerwonych i zielonych drzwi. Oczywiście zdecydowanie nie są to te kolory. Czerwony, zielony. Jest, są zielone drzwi i są czerwone. Brawo. W takim razie przesuwamy naszego kota nad właściwe drzwi i od razu uspokajam bardziej spostrzegawczych. Wiem, że teraz brzuszki kota są na odwrót, nie pasują do tych drzwi, ale jest to całkowicie bez znaczenia. Ważne, żeby kot z takimi kolorami trafił między drzwi o tych samych kolorach. A czy te futerka są tu, czy tu, czy tu na tym klocku, nie ma najmniejszego znaczenia. Wszystko jest dobrze. I teraz co zrobić, kiedy kot patrzy do góry? Kiedy pyszczek jest na górze, nie możemy odwrócić kostki tak, czy w jakiś inny sposób, bo zmieniają nam się pozycje wszystkich klocków i nam się to popsuje. Dlatego trzeba ustawić tego kota przy prawej ręce, tutaj przy kciuku. Tutaj w tym miejscu, w prawym dolnym rogu, o tak, na tej ścianie musi być nasz kot. No i teraz zrobimy prawie wszystko to samo z jednym małym wyjątkiem. Nasz kot znajduje się teraz po prawej stronie, więc znowu puka w prawe drzwi. Puk, puk, puk. I ucieka w przeciwną stronę. Dokładnie tak jak wcześniej. Wychodzi mysz z prawych drzwi, ale nasz kot zagapił się, patrzy w górę i zamiast złapać mysz, to przebiegł obok niej, zrobiąc dwa kroki. Raz, dwa. Wskoczył aż tutaj, no i było za późno. Myszka go zobaczyła, w takim razie schowała się szybciutko z powrotem do piwnicy. No i co nam to dało? No dało nam to tyle, że nasz kot się obrócił i teraz patrzy na nas, no i drugi raz tego samego błędu nie popełni. Stoi oczywiście, zobaczcie, nad właściwymi kolorami, patrzy na nas, kot jest z prawej strony, zatem puk, 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 kot ucieka w przeciwną stronę, wychodzi mysz i kot ją łapie. Wpadają do piwnicy i pięknie mamy zrobiony cały kolor oraz pierwszą linię, zobaczcie. 1/3 kostki, powiedziałbym, że jest zrobiona i krok trzeci za nami. Jestem pewien, że część z Was już śmiga z kotami na swoich kostkach, ale niektórzy z Was trafili na pewno na jeden z dwóch nieprzyjemnych przypadków, których do tej pory nie omówiłem. Jest to najbardziej rozbudowany krok, jak już powiedziałem, i trzeba go troszkę poćwiczyć, aby na spokojnie sobie z tym poradzić. Zatrzymajcie teraz film, ułóżcie tyle kotów, ile dacie radę, a zaraz po krótkiej przerwie omówię ostatnie wyjątkowe sytuacje i cały krok będzie kompletny. Pierwszym takim przypadkiem jest sytuacja, w której na górze nie ma już żadnych kotów,
a dolna warstwa nie jest jeszcze zrobiona. Zobaczcie, jeden kot nam się tutaj zaplątał. Trafił w dobre miejsce, ale jest obrócony. W takiej sytuacji musimy wyrzucić go na górę i włożyć poprawnie. Jak się wyrzuca? Musimy ustawić go przy prawej ręce. Zatem do prawej ręki naszego kota. O tak. I teraz zobaczcie, kot wychodzi na górę, ucieka nam w bok, a mysz wraca na miejsce. Hop. Myszka z powrotem na dole, kot został uwolniony i teraz możemy go wstawić tak jak należy. Wracamy do naszych podstawowych czynności. Czerwony, niebieski brzuch. Ustawiamy na czerwone, niebieskie drzwi. Hop. Gotowe. Patrzy na nas, pyszczek jest z przodu, więc tak. Kot jest z lewej strony i no już myślę pamiętacie, puk, puk. Standardowo dokańczamy sytuację. Gotowe. Drugim przypadkiem, który również często występuje, jest sytuacja, kiedy mamy już kota z brzuszkami nad właściwymi drzwiami. Wszystko jest ok, kot patrzy na nas, zaczynamy układać, puk, 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 kot ucieka, wychodzi mysz, a tutaj niespodzianka. Mamy już kota w tym miejscu. No i co, poddajemy się? Nie, ponieważ jak sobie tutaj zobaczycie, czy ten kot jest tutaj dobrze włożony? Oczywiście, że nie. Kolory drzwi nie zgadzają się z futerkami. Ten kot został źle włożony. Dlatego, jeżeli trafi wam się taka sytuacja, puk, 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 ucieka kot, wychodzi mysz, nie zwracamy na to uwagi. Macie włożyć swojego kota. Po prostu dokańczacie ten krok i zamykacie ściankę. Kot wskoczył nam na miejsce, a ten, który był tutaj źle, po prostu wyskoczył na górę i trzeba będzie go włożyć tam, gdzie trzeba. Dopasować kolory i standardowo dokończyć. Gotowe. Koty to zdecydowanie najtrudniejszy etap układania kostki 3x3. Warto tutaj zrobić sobie dłuższą przerwę. Na warsztatach stacjonarnych, jakie często prowadzę, na tym etapie kończy się pierwszy dzień nauki. Pamiętaj jednocześnie, że ten poradnik zawiera wszystkie możliwe przypadki, jakie możecie tutaj napotkać. Dlatego jeżeli coś jeszcze jest dla ciebie niejasne, coś ci nie wychodzi, cofnij się, obejrzyj ten fragment jeszcze raz, a na pewno znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie. A jeżeli dasz radę pokonać ten krok, obiecuję, dalej będzie już tylko łatwiej. Jestem pewny, że krótka przerwa i odrobina treningu dobrze wam zrobi i z ułożonymi pierwszymi warstwami widzimy się po przerwie. Czy wiecie, że Erno Rubik, twórca kostki Rubika, swój pierwszy egzemplarz po pomieszaniu układał ponad miesiąc? Tak jest, kiedy stworzył pierwszy egzemplarz swojej kostki, swoją drogą wyglądający zupełnie inaczej niż te dzisiejsze kostki, pomieszał ją i zachwyciła go mnogość kombinacji tak samo jak nas. Niestety jemu nie miał kto pomóc, musiał sam wymyślić wszystkie schematy i tak kilka tygodni męczył się, zanim pierwsza kostka została ułożona. Na szczęście wy macie swojego Rubi trenera i teraz przechodzimy do kroku czwartego, gdzie poznamy kolejnych bohaterów, czyli papugi. Do dzieła! Papugi to piękny gatunek ptaków, który występuje w olbrzymiej liczbie kolorów. Tak samo będzie na naszej kostce. Wszystkie papugi będą miały inne kolory, ale mają jedną wspólną cechę. Nie mają żadnego żółtego koloru, nie mają żadnej żółtej naklejki. Zatem szukamy ich na górnej ścianie. No i teraz sprawdzamy, czy na przykład to jest papuga. No, jest tu niebieskie, ale tak jak powiedziałem, cały klocek nie może mieć żółtej naklejki. Zatem narożnik odpada. Tak samo ten, tak samo ten i ostatni również. Rogi zawsze mają żółtą naklejkę i to się nie liczy. Lecimy dalej, szukamy, szukamy. Jest, mam klocek czerwono-niebieski, mam pierwszą papugę, tutaj jest drugi, pomarańczowo-zielony. Super, wiemy już jak wyglądają papugi. Papugi będą miały zawsze brzuch z przodu kolorowy, a na górze będzie głowa. I tak jak myszy i koty używały swoich brzuszków, żeby znaleźć właściwe środki, tak samo będzie robiła papuga. Wszystkie papugi muszą teraz trafić na środkową warstwę. To jest miejsce, gdzie żyją papugi. Tak? Po ułożeniu wszystkich papug w tych dziurach tutaj będziemy mieli dwa ułożone rzędy. I teraz, jeżeli jest niebieski brzuch naszej papugi, musi trafić na niebieski środek. Czy to jest niebieski? Nie. To może tutaj. Tak jest. Mamy niebieski środek i powstaje nam tutaj taki ładny paseczek. Będziemy nazywać go drzewem.
drzewem. No i teraz, moi drodzy, uwaga. Trzymamy tym drzewem do siebie i przy tym drzewie mieszkają dwa koty. No dobra, pamiętacie, gdzie są teraz koty? Koty to były białe narożniki. Wszystkie białe narożniki mamy na dole. To robiliśmy w kroku poprzednim. Zatem przy tym drzewie mieszkają dokładnie te dwa koty. I teraz, który z tych dwóch kotów chce zjeść naszą papugę? No, jak myślicie? Chwila dla was. Oczywiście ten, bo ma takie same oba kolory. W takim razie, skoro już wiemy, który kot chce zjeść papugę, zaczynamy naszą historyjkę. Papuga wystraszyła się kota i odfrunęła. Ucieka od kota, tak? Jeżeli kot jest z prawej strony, no to papuga ucieka w lewo. Fru, poleciała. Kot wdrapuje się na drzewo. Papuga wraca, już myślała, że jest bezpieczna. A wtedy nasz kot, który teraz jest tutaj, spada na naszą papugę, łapie ją, spada na nią, hops, i dwa klocki zostały połączone. Nasz kot połączył się z papugą, ale to nie koniec. Teraz nasz kot mówi do papugi tak: no słuchaj, albo zjem cię teraz w całości, albo pomożesz mi łapać myszy. Co wybierasz, droga papugo? No, papuga nie chciała być zjedzona, więc powiedziała, że no okej, to pokaż mi, jak się łapie te myszy. Ano, bardzo prosto, odpowiada kot. Wystarczy popatrzeć na naszego widza, na naszego układacza i zapukać w drzwi. Zobacz, papugo, pukam w boczne drzwi, uciekamy razem od tych drzwi i tak jak w kroku poprzednim, wychodzi mysz, a my ją razem łapiemy. I uciekają w dół. Kot trafia na miejsce razem z papugą. Pięknie nam się tutaj ułożyło. No dobrze, szukamy zatem kolejnej papugi. Bez żółtego. O, jest, pomarańczowo-zielony. Jaki brzuch ma ta papuga? Oczywiście zielony. Przednia naklejka nas interesuje. Leci na właściwe drzewo. O, i teraz który z tych dwóch kotów chce zjeść papugę? Mamy pomarańczową głowę, więc oczywiście ten z prawej strony, bo ma również pomarańczowy kolor. I historyjka jest dokładnie taka sama. Jeżeli kot jest z prawej strony, papuga odfruwa, kot wychodzi, papuga wraca i kot spada na nią. Musicie wykonać ruch w dół. Ciach. Klocki nam się połączyły i znowu ta sama historia. Kot pokazuje papudze, jak łapać myszy. Odwracamy kostkę. To jest bardzo ważny moment, żeby nie kręcić już niczym, tylko całą kostkę odwrócić. Puk, puk, puk. Jeżeli kot jest oczywiście z lewej strony. Hop, ciach, ciach. Zrobione. Kolejna papuga na miejscu. Jedziemy dalej. Mamy następną papugę, czerwono-zieloną, z zielonym brzuchem, więc idziemy na zielone drzewo. I teraz który z tych dwóch kotów chce zjeść papugę? Czerwona głowa, więc tak jest. Teraz ten kot, moi drodzy, pamiętajcie, trzymamy drzewem do siebie, tym paskiem. No i cała nasza historia musi odwrócić się w drugą stronę. Zatem, jeżeli kot jest z lewej, to papuga ucieka w przeciwną stronę. Hop. Wychodzi kot z lewej strony, papuga wraca na swoje miejsce, na drzewo i kot na nią spada z lewej strony. Ciach. Ładnie nam się połączyły i znowu przechodzimy do historii z łapaniem myszy. Kot odwraca całą kostkę i puka w drzwi. Oczywiście, jeżeli kot jest z prawej strony, to tak jak uczyliśmy się wcześniej, puka w prawe drzwi. Ciach, ciach, ciach i złapane. Gotowe. Została nam ostatnia papuga, szukamy, jest i od razu przed nami, zobaczcie, pomarańczowo-niebieska, idzie na niebieskie drzewo, jest, głowa jest pomarańczowa, zatem który kot? Tak jest, z lewej strony z tym samym kolorem i znowu mamy po lewej stronie kota. Papuga wystraszyła się tego kota i ta sama historia, którą przed chwilą już mówiliśmy. Papuga wraca i kot ją łapie. Odwraca całą kostkę tak, żeby widzieć białą naklejkę, to bardzo ważne. I puk, puk, puk. Wychodzi mysz, kot ją łapie i zamykamy. Gotowe, wszystkie papugi na miejscu, ale oczywiście nie będzie tak prosto, będzie pewien wyjątek. Papugi to bardzo przyjemny etap układania. Jestem pewien, że duża część z was już śmiga z tymi kolorowymi ptakami, ale może zdarzyć się jedna bardzo nieprzyjemna sytuacja. No i oczywiście jak zawsze pokażę wam, jak sobie z nią poradzić. Zobaczcie.
Sytuacją, która jest najbardziej problematyczna w kroku papug, jest sytuacja, w której papuga jest włożona na właściwe miejsce, we właściwe kolory, ale jest odwrócona, jak widzicie. Możecie zrobić to przez pomyłkę, a czasami zdarza się to, że przypadkiem podczas robienia kotów taka papuga nam tutaj wskoczy. Trzeba będzie sobie z tym poradzić. No właśnie, jak to zrobić? Jeżeli nasz kot źle złapał naszą papugę krzywo, to teraz ten sam kot, trzeba go wziąć do prawej ręki, tak, tego kota musi być przy prawej ręce i teraz ten kot musi złapać żółtego kanarka, musi złapać żółtego ptaszka. Szukamy teraz klocka, który ma żółtą naklejkę, mowa oczywiście o krawędziach, tak, o tych środkowych elementach. No dobra, wszystkie klocki mają żółty, o, jest przed nami, zobaczcie, fajnie, żółty kolor, jest to żółty kanarek i teraz nie ma znaczenia, jakie pozostałe kolory ma na sobie, po prostu żółty klocek ustawiamy tutaj i nasz kot musi tego kanarka złapać dokładnie tym samym algorytmem. Czyli to teraz kanarek boi się kota, ucieka od niego, wychodzi kot, kanarek wraca i kot go łapie. Złapał kanarka, złapał, odwraca kostkę i pokazuje, jak się łapie myszy. Tu jest wszystko to samo. Raz, dwa, trzy, cztery. I zobaczcie, jest kanarek w środku? Jest. Dzięki temu papuga, która tutaj była ustawiona krzywo, wyskoczyła nam gdzieś na górę, gdzie ona jest. Jest, zobaczcie. I możemy spokojnie ustawić ją na właściwy kolor i włożyć tak, jak należy. Sprawdzamy oba kolory. Ustawiamy dobre drzewo. Pomarańczowy ciach, czyli z prawej strony. I ten kot jeszcze raz wykonuje swoją robotę, tylko teraz już niczym się nie myli. Hop, hop, hop. Gotowe? Gotowe. I to jest cały materiał dotyczący papug. Za nami krok czwarty. Wszystkie papugi trafiły już na swoje miejsca, zatem jesteśmy w połowie naszego kursu. I co ważniejsze, druga połowa będzie tą zdecydowanie łatwiejszą. Dlatego teraz zachęcam Was do treningu. Wiem, że to bolesne, ale wymieszajcie swoje kostki całe i spróbujcie ułożyć wszystko od początku. Jeżeli spokojnie Wam się uda to zrobić, to będziecie gotowi, aby przejść do kroku piątego, który omówimy sobie zaraz po przerwie. Do zobaczenia! Układanie kostki Rubika to świetna rozrywka, ale również doskonała gimnastyka dla naszego mózgu. Są jednak tacy, dla których układanie stało się sportową pasją, dzięki której zwiedzili pół świata i poznali fantastycznych ludzi. Oficjalne turnieje speedcubingowe odbywają się regularnie na całym świecie i od 2004 roku wystartowało w nich niemal 150 tysięcy zawodników ze 140 krajów. Polska reprezentacja od początku utrzymuje pewne miejsce w światowej czołówce, a nasi zawodnicy regularnie poprawiają rekordy Europy i świata w różnych konkurencjach, których jest aż 17. Kto wie, może spośród Was, drodzy widzowie, wyłoni się przyszły mistrz świata. Nie wiem, czas pokaże. Ale zanim to będzie możliwe, musimy razem pokonać piąty krok układania, czyli ułożenie żółtego krzyża. Do dzieła! Zanim przejdziemy do nauki kolejnego kroku, musicie poznać jedno bardzo ważne narzędzie. Będą to cykle, sekwencje czteroruchowe, które przydadzą nam się nie tylko w tym kroku tego kursu, jak i w następnych, ale również we wszystkich kostkach, jakie postanowicie w przyszłości ułożyć. Dlatego jest to bardzo ważne, aby to poprawnie robić. Cykle, jak już powiedziałem, są to sekwencje czteroruchowe, które będziemy robili na kostce i musimy zapamiętać taką kolejność, moi drodzy, ruchów. Zobaczcie. W górę, w lewo, w dół i w prawo. Jeszcze raz. W górę, w lewo, w dół i w prawo. Myślę, że spokojnie jesteście w stanie zapamiętać taką sekwencję, tak, poruszanych tych strzałek. No i teraz jak te ruchy będziemy robić na kostce? Zobaczcie, jak Wam się wydaje, jaki ruch teraz wykonałem? No oczywiście jest to ruch do góry, ponieważ te trzy naklejki przemieściły się optycznie do góry. A zatem ruch w przeciwną stronę będzie ruchem w dół. Ruch w dół, proszę bardzo. Natomiast górną ścianką będziemy robili ruchy boczne. I popatrzcie teraz na te trzy niebieskie naklejki, w którą stronę one się przemieściły. Oczywiście poleciały nam tam. To jest ruch w lewo. A kiedy te same naklejki lecą w przeciwną stronę, o tam, poleciały w prawo. I to są właśnie wszystkie kierunki, które są nam potrzebne. I spróbujmy teraz wykonać te cztery ruchy i zobaczymy, co będzie działo się na kostce.
I teraz gorąca prośba do Was, nie róbcie razem ze mną, popatrzcie jak ja to robię, co się stanie na kostce i dopiero później wspólnie sobie to jeszcze raz wykonamy. No dobra, lecimy. W górę, w lewo, w dół i w prawo. Wracamy. Mamy zrobiony pierwszy cykl, no zaczęło nam się tutaj nieprzyjemnie psuć. Jeżeli zrobimy to poprawnie jeszcze 5 razy, łącznie 6, to kostka, biała warstwa nam się z powrotem ułoży. To będzie taki znak, że ćwiczenie jest zrobione poprawnie. I jedziemy dalej z tej samej pozycji. W górę, w lewo, w dół i wracamy w prawo. Po każdym takim cyklu, bardzo ważne, ten narożnik wraca na swoje miejsce. To też jest taki ważny znak, czy robimy poprawnie. W górę, w lewo, w dół i w prawo narożnik wraca na swoje miejsce. No dobra, no nie wygląda jakby miało się ułożyć, ale zobaczmy dalej. W górę, w lewo, w dół i w prawo. W górę, w lewo, w dół i prawo. No i teoretycznie teraz przed nami szósta próba. Jeżeli zrobimy poprawnie, biała warstwa z powrotem się ułoży. W górę, w lewo, w dół i w prawo. Gotowe. 6 cykli wykonanych i nasza kostka teraz jest dokładnie tak samo pomieszana jak na początku ćwiczenia. Czyli wszystko robimy poprawnie. Teraz Wasza kolej. Złapcie swoje kostki białym kolorem do góry i wykonajcie to ćwiczenie. Jak już wiecie, po poprawnym wykonaniu biały kolor znowu nam się ułoży. Gdyby tak się nie stało, kostki się pomieszają, nie denerwujcie się. Wykorzystajcie to jako dodatkowe ćwiczenie, ułóżcie sobie białą ścianę jeszcze raz i wykonajcie ćwiczenie poprawnie. Jestem przekonany, że przy spokojnym układaniu po kilku próbach bez problemu dacie sobie radę z tym ćwiczeniem. No dobrze, skoro już umiemy robić cykle, możemy zabierać się za kolejny, już 5. krok naszego kursu, czyli ułożenie żółtego krzyża. Tutaj, w tym miejscu na górnej ścianie muszą być żółte naklejki, oczywiście bez psucia zrobionych już zwierzaków. No dobra, w takim razie musimy poznać możliwe wzory, jakie możecie spotkać na tym etapie. Po ułożeniu papug mogą się pojawić powyższe wzory. Może to być kropka. Może to być L-eczka, zwana przeze mnie lewym butem, bo jak widzicie jest to L-ka ustawiona właśnie w lewą stronę. Może to być minusik, jak w matematyce, oraz na końcu bonusik, czyli mamy plusa, ale naturalnie to jest nasz cel, więc nie trzeba tam będzie już nic dodatkowego robić. No dobrze, moi drodzy, jaki wzór jest w takim razie na mojej kostce? Obserwujemy tylko krzyż. To jest naturalnie kropeczka. Jak teraz te wzory zmieniać? Musimy się dostać aż do krzyża. Żeby zmienić wzór, trzymamy go na górze i teraz przednią ścianką, tak jak w pierwszym kroku układania uczyliśmy się przesuwać myszy, tak samo teraz skręcamy w prawo kierownicą i robicie jeden cykl. To, co uczyliśmy się przed chwilą. Góra, lewo, dół, prawo. W górę, lewo, w dół oraz w prawo. Zrobiłem jeden cykl, ale to nie koniec, moi drodzy, dlatego że zobaczcie, co tu się stało. Musicie cofnąć ten pasek biały na dół. Bez tego nam się kostka popsuje. Wracamy. O, dół jest zrobiony i co my mamy na górze teraz? O, powstał nam jakiś taki ciekawy kwadrat. I kolejna bardzo ważna informacja. Obserwujemy tylko krzyż. Rogi Was nie interesują. Nawet możecie sobie je zasłonić palcami. Zobaczcie. I który wzór teraz mam? Oczywiście będzie to lewy bucik i naprawdę zapamiętajcie, żeby te rogi Was nie myliły. Bardzo często na tym powstają różne dziwne błędy. Zasłaniamy, mamy bucik. Ustawiamy go na górze i robicie dokładnie to samo, także ten krok jest bardzo przyjemny. Skręcamy kierownicą w prawo, robicie jeden cykl, góra, lewo, dół i prawo. A następnie co jeszcze muszę zrobić? Myślę, że pamiętacie. Tak jest, trzeba cofnąć ten pasek. Zamykamy to. I co mamy na górze? Jest paseczek. Super, mamy pasek zrobiony. Zatem trzymamy go na górze. I teraz ma to bardzo duże znaczenie. Czy tak, to już nie jest minus, tylko jakiś tam patyk czy kijek. To musi być w poprzek. Tak trzymamy. I znowu dokładnie to samo. Skręcamy w prawo. Robimy jeden cykl.
góra, lewo, dół i prawo. I myślę, że już pamiętacie, wracamy tym paskiem. Gotowe. Czy jest krzyż zrobiony? Niektórzy pewnie powiedzą, no ale zaraz, co z tym narożnikiem? W ogóle nam ten narożnik nie przeszkadza, jak już powiedziałem, one nas w ogóle nie interesują. Widzimy pięknie ułożony krzyż, zatem krok piąty jest ułożony. Wiemy już, że układanie kostki Rubika może być rozrywką oraz sportową rywalizacją, ale czy słyszeliście, że kostką Rubika można malować? Okazuje się, że wykorzystując 6 dostępnych kolorów oraz dużą liczbę kostek, można tworzyć niezwykłe artystyczne dzieła. Wykorzystując odpowiednie pomieszanie i ułożenie tych kostek obok siebie, można uzyskać niebywały efekt, tworząc ciekawe obrazy. Im więcej kostek użyjemy, tym lepszy efekt uzyskamy. W mojej kolekcji znajduje się obecnie ponad 4000 klasycznych kostek Rubika, a prace wykonywane za ich pomocą są jednymi z najlepszych kostkowych mozaik na świecie, z czego przyznam, jestem bardzo dumny. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich prac oraz materiały z ich tworzenia, zostańcie na moim kanale, a linki do najlepszych projektów zostawiam Wam w opisie. Kto wie, może kiedyś dołączycie do mnie podczas bicia kolejnego rekordu polskiej wielkości mozaiki? Jednak aby to było możliwe, musimy najpierw wspólnie pokonać 6 krok układania. Zajmiemy się tam żółtymi narożnikami, czyli naszym kostkowym warsztatem samochodowym, w którym trzeba będzie naprawiać koła naszego samochodu. Zobaczcie, jak to wygląda. Na początku kroku 6, po ułożeniu krzyża, dokonujemy bardzo ważnej zmiany w naszym układaniu. Będzie to pierwszy krok, w którym odwracamy kostkę do góry nogami. Nasza kostka zamienia się teraz w samochód z białym dachem. Ja tu widzę biały kolor i musimy wybrać jakiś kolor z przodu. Czerwony, niebieski, zielony, dowolny. Ja wybieram niebieski i co bardzo ważne, do końca układania tego etapu muszę mieć przed sobą niebieski środek. Nie mogę go zgubić, to jest bardzo ważna zasada. No dobra, muszę naprawić w tym samochodzie 4 koła. Widzę, 4 rogi są zepsute, naprawione będą wtedy, jeżeli będą żółte. Musimy zrobić żółty kolor. No dobra, wiemy już co i gdzie, a teraz zastanówmy się, jak naprawić nasze koła. Koła będziemy naprawiali w warsztacie. Warsztat znajduje się na dole po prawej stronie. W tym miejscu ten narożnik będzie naszym warsztatem. I nie chodzi mi o sam róg, ale miejsce na kostce, tak? Czyli jeżeli przekręcę teraz dolną ściankę, to warsztat samochodowy dalej jest w tym miejscu. To miejsce na kostce jest warsztatem. Teraz ten róg jest w warsztacie i tak dalej, cały czas ten warsztat będzie tutaj na dole po prawej stronie. No dobra, musimy do tego warsztatu wsunąć koło, które jest zepsute, narożnik, który wymaga naprawienia. W tym wypadku są to wszystkie narożniki, no bo nie mam żadnego żółtego ułożonego, więc wsuwam sobie dolną ścianką do warsztatu, jest. I teraz musimy sprawdzić, gdzie na tym naszym zepsutym kole znajduje się żółta naklejka. Czy z przodu, czy z boku. No właśnie, tutaj jest z przodu. I teraz, żeby naprawić takie koło, do pomocy wykorzystamy nasze znane, stare, dobre cykle. Myślę, że umiecie je już doskonale. I teraz, jeżeli żółta naklejka jest z przodu, robimy 4 cykle. No dobra, jedziemy. Góra, lewo, dół i prawo, góra, lewo, dół i prawo, góra, lewo, dół i prawo, góra, lewo, dół i prawo. Co tutaj nam się stało? Kostka nam się rozwaliła? Czyżbym zrobił coś źle? Powiedziałem, że czegoś nie możemy zgubić. Czego? Niebieski środek jest, czyli wszystko jest w porządku. A zobaczmy na nasze koło. No zobaczcie, pięknie nam się ułożyło, koło zostało naprawione. Ten krok ma tę cechę, że w trakcie układania kostka będzie nam się psuła, a potem naprawiała. Psuła i znowu naprawiała. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Skoro pierwsze koło mamy już zrobione, to teraz nie wolno nam zgubić tego środka. Nie można teraz przekręcić tej kostki jakoś dziwnie, tylko trzymamy cały czas niebieskim z przodu i wsuwamy następne koło do warsztatu. Widzę zepsute koło tutaj, a warsztat jest w tym miejscu, więc dolną ścianą delikatnie przesuwam koło. I gdzie teraz jest żółta naklejka na tym kole? Oczywiście z boku. Jeżeli naklejka jest z boku, to robimy 2 cykle. No dobra, zobaczmy, co się stanie. Góra, lewo, dół i prawo. Góra, lewo, dół i prawo.
O, proszę bardzo, wszystko nam się naprawiło na górze, a zobaczmy dół. Pięknie, dwa koła nam się zrobiły. Bardzo fajnie. W takim razie jedziemy dalej. Trzymajmy ten niebieski kolor z przodu. Podsuwamy następne koło. I teraz pytanie do Was. Ile cykli mam wykonać? Czas start. No, myślę, że większość z Was już bez problemu ogarnia. Jeżeli z boku, to będą to dwa cykle. Góra, lewo, dół, prawo. Troszkę szybciej będę już te cykle robił. Myślę, że spokojnie ogarniacie. Mamy narożnik zrobiony, niebieski środek jest przede mną i teraz wsuwamy sobie następne koło. I najczęstszym błędem, moi drodzy, jaki się tutaj pojawia, jest takie obrócenie koła. No dobra, no mam koło w warsztacie, super, ale zgubiłem niebieski środek i teraz wszystko nam się pomiesza. Pamiętajcie, trzymamy wybrany kolor przed sobą. To może być inny kolor, który wybierzecie sobie, natomiast od początku do końca tego kroku musi być ten sam. Podsuwamy dolną warstwą i jeżeli z przodu, to 4 cykle. Raz, dwa, trzy, cztery. No i po czwartym cyklu, zobaczcie, znowu nam się wszystko ułożyło, a koła są zrobione, gotowe. Tak wygląda układanie warsztatu. Na zakończenie tego etapu chciałbym pokazać Wam sytuację wyjątkową. Moi drodzy, jeżeli macie kostki, które gdzieś były tam rozbierane, rozkładane przez Was, zepsute, składane na nowo, to niestety nie jest to obojętne, jak te klocki były złożone z powrotem. Dodatkowo kupując kostki różnej jakości, czasami te elementy się obracają w trakcie układania, nawet bez Waszej intencji, bez Waszej wiedzy. I może dojść do sytuacji, w której, zobaczcie moi drodzy, mamy z przodu nasze koło, tak? Teraz akurat na czerwonym kolorze sobie zrobię, czyli 4 cykle. Raz, dwa, trzy, cztery. Koło zrobione. Podsuwam następne koło do warsztatu. No i co? Ile cykli? Oczywiście 4, no bo jest z przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. O! I co tu się stało? Zepsuta kostka, a wszystkie rogi zrobione. I w tym momencie wiele osób załamuje ręce, że no coś jest nie tak, moja kostka nie działa, kurs nie działa, co robię źle? Moi drodzy, może się zdarzyć sytuacja, że macie poprzekręcane fizycznie rogi i kostka jest nieukładalna. Jeżeli coś takiego Wam się zdarzy, że macie tutaj ładnie ułożony lewy narożnik, wszystkie rogi zrobione i kostka się pomieszała, to znaczy, że trzeba robić cykle dalej, aż ułoży się góra. Robimy, robimy, robimy i zobaczcie, ułożyło się, jest. I nagle wychodzi nasz winowajca. Mamy jeden przekręcony róg, taka sytuacja jest niemożliwa na kostce, a jeżeli już wystąpiła, oznacza to, że gdzieś albo ktoś Wam przekręcił róg, albo przekręcił się sam i trzeba go niestety fizycznie poprawić. Trzeba oszukać troszeczkę i ten narożnik przekręcić. Teraz, jeżeli pomieszacie kostkę, problem już nie powinien się pojawiać i pamiętajcie, nie wolno tak przekręcać narożników, tylko i wyłącznie można to zrobić wtedy, jeżeli wyłapiecie na swojej kostce błąd. I to tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o krok numer 6. Moi drodzy, tak jak już Wam mówiłem, na etapie nauki Waszym największym wrogiem jest pośpiech, dlatego spokojnie, na ściganie przyjdzie czas i to naprawdę niedługo. A teraz skupcie się na tym, żeby swoje ruchy wykonywać bardzo dokładnie. I jestem przekonany, że przy odrobinie cierpliwości i właśnie dokładności spokojnie poradzicie sobie z tym etapem i widzimy się w kroku 7 po przerwie. Kochani, kostka Rubika to zaledwie wierzchołek łamigłówkowej góry lodowej. Genialna konstrukcja stworzona przez Erno Rubika stała się inspiracją w tworzeniu kolejnych wspaniałych łamigłówek. Tak powstały inne klasyki, takie jak 2x2, 4x4 i 5x5, ale i te oczywiście tylko napędziły kolejnych konstruktorów. I dzisiaj mamy do dyspozycji setki łamigłówek z całego świata. Mam nadzieję, że po opanowaniu układania klasycznej kostki Rubika sięgniecie po kolejne łamigłówki, a ja z przyjemnością pomogę Wam te łamigłówki rozwiązać. Zanim jednak wypłyniecie na szerokie wody innych łamigłówek, musimy płynnie opanować krok 7, w którym poznamy jedną z fajniejszych historyjek całego kursu, czyli jazdę na sankach. I zanim pokażę Wam, jak zjeżdżamy na sankach na naszych kostkach, posłuchajcie krótkiej historii. Pewnego zimowego dnia napadała masa śniegu, zrobiło się totalnie biało, poszliście ze swoimi przyjaciółmi na sanki. I teraz uwaga, zjeżdżacie w dół na tych sankach z górki.
W połowie górki wasi przyjaciele nie trzymali się sanek i był zakręt, więc oni wypadli z sanek. Ale wy utrzymaliście się sznurka, więc pojechaliście na sam dół. Na dole odwracacie się, patrzycie na swoich przyjaciół. Oni tam stoją cali w śniegu, więc śmiejemy się z nich dwa razy. Ale szkoda tak zostawić kolegów, prawda? Więc bierzecie swoje sanki, wciągacie te sanki na górę do połowy górki, tam gdzie nasi przyjaciele spadli i wsiadają na sanki. Skoro jesteście w połowie górki, wszyscy razem znowu na tych samych sankach, to co, będziemy szli na górę? No nie, no warto zjechać do końca i dobrze się bawić, więc pojechali wszyscy razem na sam dół i na dole po wspólnej zabawie śmieją się dwa razy. Po tym wszystkim łapiemy sanki i wciągamy je na samą górę i idziemy do domu. Tak brzmi historyjka saneczkowa, a co ma wspólnego z układaniem? Przekonajcie się sami. Oczywiście wszystkie usłyszane przed chwilą elementy naszej historii przydadzą nam się w układaniu narożników ostatniej warstwy, czyli krok siódmy. Żeby to było możliwe, musimy znaleźć teraz taką ścianę boczną, tak, którąś z tych bocznych, na której dwa górne rogi mają ten sam kolor. Czy jest to ta ściana? Czy tu mamy dwa takie same kolory? Oczywiście nie. Czerwony i pomarańczowy. Zmieniamy zatem ścianę, a tutaj? Tutaj też są różne kolory. Niebieski, czerwony. I tutaj mamy wreszcie dwa zielone. Jest, znalazłem taką ścianę. Oczywiście możemy dopasować sobie to do koloru, żeby było nam wygodniej. Na waszych kostkach może być to inny kolor, nie ma problemu. Mogą być to dwa niebieskie, dwa pomarańczowe. I od razu uspokajam wszystkich z was, którzy na swojej kostce nie mają teraz żadnej ściany, gdzie takie dwa rogi są ułożone. Spokojnie, zaraz też powiem, jak sobie z tym poradzić. Ale zacznijmy od takiej sytuacji, kiedy te dwa rogi są. Kiedy już je znajdziecie, to są nasze saneczki. Trzeba je ustawić na tylnej ścianie. Tutaj je musicie mieć. To bardzo ważne. I teraz zaczynamy naszą historię. Pamiętacie, od czego się zaczynało? Napadało śniegu. Oczywiście w taki sposób. Zrobiło się biało? Tak jest. Musicie widzieć biały kolor. I teraz nasza górka, po której będziemy zjeżdżać, to jest prawa ścianka. A dalej to sami teraz zobaczycie. Jedziemy na sanki. Zjeżdżamy na sankach z przyjaciółmi. No oczywiście jedziemy w dół. W połowie górki pamiętacie, co się stało? Oczywiście przyjaciele spadli z sanek i w lewą stronę przekręcamy górną ściankę. Oni wypadli z sanek. My utrzymaliśmy się i jedziemy dalej. No to z tej samej strony oczywiście. Hop. Na dole pamiętacie, co było po zjeździe? Śmiejemy się dwa razy. Jak się zaśmiać na dole dwa razy? Oczywiście chodzi o dolną ścianę. Raz, dwa. Ale głupio zostawić przyjaciół, więc pamiętacie, co było w historii? Oczywiście nasz bohater wciągnął sanki na górę. Raz do góry i wciąga przyjaciół z powrotem. Oni wsiadają na sanki. Skoro spadli w tamtą stronę, to na sanki wsiadają w tą. Razem zjeżdżamy na dół. Jesteśmy w połowie górki, więc jedziemy w dół i na dole wszyscy razem cieszą się dwa razy. Ha, ha. Po udanej zabawie wszyscy łapią te sanki i wciągają je na samą górę, czyli naprawiamy biały kolor. Zobaczcie. Ciach, biały kolor zrobiony? Zrobiony. Zatem śnieg się topi i co my tutaj widzimy? Widzimy, że na tej ścianie są dwa czerwone rogi. A na tej widzimy dwa zielone i na każdej ścianie nasze rogi są rozwiązane. Jest to sygnał do tego, że sanki zostały zrobione prawidłowo, możemy sobie je dopasować i rogi gotowe. A teraz zgodnie z obietnicą, co zrobić, kiedy takich dwóch narożników nie ma nigdzie? Zobaczcie, no nie ma. No, na mojej kostce, myślę, że na części waszych kostek też nie ma. W takiej sytuacji trzeba będzie zrobić naszą historyjkę dwa razy. Za pierwszym razem, kiedy nie ma tych dwóch narożników, to tak naprawdę obojętnie z której strony zaczniemy. Po prostu robimy napadało śniegu i robimy całą historię. Zrobię ją troszeczkę szybciej. Jadę, wypadają, jadę dalej. Ha, ha. Wracam po przyjaciół, jedziemy, haha, i wracamy na górę. Hop, hop. Zrobiony śnieg z powrotem, ładnie biały kolor, zjeżdżamy na dół. No i teraz, moi drodzy, no nie ma tutaj ułożonych dwóch. Zobaczmy dookoła, tu też nie ma. Czyżby coś, nic się nie zmieniło?
zmieniło się bardzo dużo. Powstała jedna ściana, na której dwa rogi się połączyły i teraz te dwa trzeba dać do tyłu zgodnie z zasadą z pierwszej części tego kroku i za drugim razem, kiedy zrobicie historyjkę, to oczywiście ładnie nam się wszystkie te narożniki ułożą. Teraz robię oczywiście dużo szybciej. Jeżeli chcecie na spokojnie sobie ten algorytm przepracować, cofnijcie fragment wcześniej i zobaczcie jeszcze raz razem ze mną bardzo powoli, jak to robię. Natomiast teraz widzimy, że wszystkie rogi ułożone i krok siódmy kompletny. Jazda na sankach to zdecydowanie mój ulubiony krok układania całej kostki Rubika. Doskonale wykorzystuję wyobraźnię moich uczniów, jednak jak zawsze przestrzegam Was przed niepotrzebnym pośpiechem. Niestety, im dalszy krok, tym pomieszana kostka będzie Was bolała coraz bardziej. Dlatego, żeby tego uniknąć, układajmy spokojnie i delikatnie. Jeżeli Wam się pomiesza, trudno, nie poddawajcie się, ułóżcie jeszcze raz wszystko, a na pewno po pierwszej, drugiej, może trzeciej próbie spokojnie dacie radę i widzimy się za chwilę w ostatnim kroku, kiedy to zamkniemy całą naszą dzisiejszą przygodę. Do zobaczenia! Jestem przekonany, że już za chwilę zobaczymy wspaniałe uśmiechy na Waszych twarzach po ułożeniu całej kostki Rubika. Jeżeli układanie zagości w Waszym domu na dłużej, a poprawianie czasów będzie dawało Wam wielką satysfakcję, już teraz zapraszam Was do mojej szkoły sportowego, szybkiego układania kostki Rubika, gdzie nasi trenerzy pokażą Wam w równie ciekawy i przystępny sposób, jak przełamać granice 60, 30, a kto wie, może nawet i 10 sekund. Trenerzy łączą się z uczniami w formie online w trybie indywidualnym. A dzięki systemowi dwóch kamer oraz dodatkowym narzędziom interaktywnym, nauka jest szybka i przyjemna. Poznasz w ten sposób wiele przydatnych trików i skrótów, a trenerzy zadbają, aby poza sportowym treningiem zajęcia były przede wszystkim dobrą zabawą. Natomiast jeżeli wolicie uczyć się samodzielnie i lubicie swojego Rubitrenera, to zapraszam do mojej platformy edukacyjnej, gdzie czeka na Was ponad 20 obszernych lekcji, w których przeprowadzę Was krok po kroku przez całą metodę Friedrich, czyli najpopularniejszy system sportowego układania kostki Rubika na świecie. Wszelkie informacje znajdziecie w linkach poniżej, ale zanim sportowy rozwój będzie możliwy, musimy dokończyć dzisiejszy kurs, a przed nami ostatni, ósmy krok, czyli tak zwana jazda na rowerze. Zobaczcie, jak to wygląda. No dobrze, moi drodzy, już za chwilę będziemy wspólnie cieszyć się z ułożonej kostki. Został nam ostatni krok, ósmy, czyli jazda na rowerze. Będziemy teraz zjeżdżać z podobnej górki jak na naszych sankach. Znowu będzie się wszystko działo po prawej stronie, ale żeby można było ten krok zrobić, musimy znaleźć ścianę boczną, na której wszystkie elementy są ułożone. No to tak, tu brakuje jednego, tu też... Jest, mamy kolor zielony, na mojej kostce jest to kolor zielony, ściana ułożona, no i myślę, że ci, których wcześniej uspokajałem, teraz uspokoję Was jeszcze raz, jeżeli na Waszych kostkach nie będzie ułożonej ściany, to zaraz powiem, co z tym zrobić. Natomiast ci, którzy taką ścianę mają, mają ją teraz złapać przed siebie, dokładnie w taki sposób. I teraz będziemy cztery razy zjeżdżać prawą ścianką na dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko zaraz, czy takie zjeżdżanie cokolwiek nam da? No mogę dowolną liczbę razy kręcić tą ścianę, a z tej strony nic się nie zmienia, więc to chyba troszkę za mało. Tak jest, po każdym takim zjeździe będzie trzeba skręcić górną ścianką. I teraz ta górna ścianka będzie działała tak jak w cyklach, tak? To jest w lewo, a w stronę przeciwną będzie w prawo. Patrzymy, gdzie uciekają nasze górne naklejki, tak? I to, co musicie zrobić, to zapamiętać teraz kolejność tych skrętów. Narysujemy sobie to strzałkami, żeby bardziej optycznie Wasza wyobraźnia to zapamiętała. A zatem pierwszy skręt będzie w lewo, drugi w prawo, trzeci znowu w prawo, a następnie ostatni znowu w lewo. W lewo, w prawo, w lewo. I teraz wracamy do kostki. Trzymam ułożoną ścianką do siebie, o tak. I teraz uwaga, no nie robimy śniegu, no bo jedziemy rowerem, to już jest lato, więc śniegu nie ma. Akurat ładnie nam się ułożyło, będziemy jechać po trawie. No w każdym bądź razie będziemy jeździć na kolorze bocznym, tak, nie na białym. Pamiętacie naszą kolejność skrętów? Zaraz zobaczymy. Zjeżdżam na dół i skręcam oczywiście w lewo. Jadę na dół, skręcam w prawo. Jadę znowu na dół i drugi raz skręcam w prawo. Jadę w dół i skręcam w lewo na koniec.
Wszystkie zjazdy za nami, ale kostka jeszcze jest nieułożona. Od tych wszystkich zjazdów trochę zepsuł nam się tutaj nasz biały rowerek. Tutaj zobaczcie, są trzy naklejki, musimy je z powrotem połączyć. Zatem ten narożnik dołączamy do tych dwóch. Wystarczy połączyć do góry. Następnie górną ścianką łapiemy teraz górę, można powiedzieć, że czapkę przekręcamy na głowie naszej kostki w taki sposób, aby te białe naklejki nam się tutaj ułożyły w linii po prawej stronie i zjeżdżamy rowerem do końca, dwa razy na dół. I tak, moi drodzy, kostka ułożona, tak właśnie działa algorytm rowerowy, a teraz kilka wyjątków. Podobnie jak w algorytmie saneczkowym, tutaj również może zdarzyć się sytuacja, że trzeba będzie zrobić algorytm kilka razy. No zobaczcie, mamy rower, mamy ułożoną ścianę, no dobra, trzymam ją do siebie i robię rower. Zjeżdżam w lewo, zjeżdżam w prawo, zjeżdżam w prawo, zjeżdżam w lewo, czyli wykonałem zjazdy, naprawiam pasek biały, przekręcam górną ściankę do prawej ręki i zjeżdżam do końca. No niby koniec. Ale zaraz, co tu się stało? Dalej jest rower nieułożony. Czasem będzie trzeba ułożyć raz, czasami dwa razy ten rower. Po prostu musicie wykonać go drugi raz. Zrobię to troszeczkę szybciej. I jak widzimy, po drugim wykonaniu nasz algorytm zamyka całą kostkę. I ostatnim przypadkiem jest sytuacja, w której nie mamy żadnej ułożonej ściany bocznej. Myślę, że duża część z Was ma właśnie jedną z takich sytuacji. No i podobnie jak w sankach, obojętnie z której strony zaczniecie. Robimy rower, jadę w lewo, jadę w prawo, jadę w prawo, jadę w lewo. Naprawiam pasek, przekręcam i zjeżdżam do końca. I znowu, wygląda, że nic się nie zmieniło, ale nie, zmieniło się bardzo dużo, dlatego że jedna ściana się ułożyła. Musicie ją trzymać przed sobą. Robiąc rower, trzymamy ułożoną ścianę boczną przed sobą. I robimy rower po raz kolejny. I zjeżdżamy. I koniec, moi drodzy. Tak właśnie poznaliście wszystkie przypadki i kostka Rubika 3x3 rozwiązana. I tak oto dotarliśmy do końca dzisiejszego materiału. 8 kroków układania kostki Rubika za nami i od dzisiaj ta legendarna łamigłówka nie będzie już kryła przed Wami żadnych tajemnic. Teraz przed Wami bardzo ważne zadanie. Weźcie stoper, weźcie kostkę i ułóżcie ją na czas. I nieważne ile Wam to zajmie, 2, 5, a może 10 minut, pomieszajcie ją drugi raz i spróbujcie swój wynik poprawić. No i oczywiście nie zapomnijcie pochwalić się swoimi wynikami w komentarzach. Jestem przekonany, że w ten sposób zacznie się piękna sportowa przygoda niejednego młodego speedcubera, z którym mam nadzieję spotkać się na organizowanych przeze mnie zawodach stacjonarnych lub online'owych. Jeżeli dzisiejsza przygoda z kostką Rubika Wam się podobała, pięknie dziękuję za łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, które pomogą w dalszym ciągu mi ten kanał rozwijać. No i pamiętajcie, że świat łamigłówek logicznych dopiero się przed Wami otwiera. Przed nami cała masa łamigłówek, w których mam nadzieję pomogę Wam się rozwijać i wspólnie spędzimy jeszcze wiele wspólnych godzin. Za dzisiaj pięknie Wam dziękuję, ćwiczcie, bawcie się, układajcie kostkę Rubika, która jest fantastyczną łamigłówką. No i cóż, pozostaje mi się z Wami pożegnać i do zobaczenia w kolejnym materiale, gdzie razem pokonamy następną legendarną łamigłówkę. Cześć!